Zebrałem na kamerkach 9 uczniów. Problem w tym, że jeden z nich kłamie i tak naprawdę jest nauczycielem. Zadaniem graczy jest wygłosowanie nauczyciela. Mają na to 6 rund, jeśli im się nie uda, nauczyciel wygrywa 500 zł. 500 na tyle osób to jest jakieś... No właśnie. Nasi gracze nie widzą siebie nawzajem, także będą musieli zdać się na rozmowę. To ja jestem rocznik 04, czyli mam 19 lat. Ja chodzę generalnie do liceum dla dorosłych i po 3 latach technikum informatycznego ja się przeniosłem do liceum dla dorosłych, więc zaczynałem sobie od 3 klasy, teraz jestem na 4. Skomplikowana ta historia, podejrzanie. Jestem 00 rocznik, aktualnie studiuję energetykę, piszę w tym roku inżynierkę. Mamy jeden problem. Jak szukałem uczestników do tego programu, to potrzebowałem uczniów szkoły średniej. Nie wiem, jak to się 2 dostał. Ale to może zadziałać przeciwko niemu, także zobaczmy, co się wydarzy. Rocznik 05 i chodzę już do 4 klasy liceum. Też 05, 4 liceum, profil psychologiczny. No to ja też jestem 05 i chodzę do 4 klasy w liceum, ale uczę się w domu. I mam profil biologia, chemia. Czasami matma, ale zależy, czy z niej zrezygnuję, czy nie. Ja jestem 05. Chodzę aktualnie niestety do 2 klasy. Chodziłam do technikum, ale nie zdałam. I jak zmieniłam szkołę, cofnęli mnie do 1 klasy z jakiegoś powodu, więc jestem zaniżona. I polskie, angielskie rozszerzenie. Ja jestem z 4 klasy, matwis. A jaki rocznik? 05. Jestem 04 rocznik i chodzę do 2 klasy liceum i rozszerzam chemię i geografię. Jestem Mateusz, 06, to mam aktualnie 17 lat. Jestem na informatyku, 3 rok. Ja mam pytanie do piątki, mianowicie co to znaczy, że możesz sobie zrezygnować z matmy? U mnie działa to tak, że ogółem można sobie dowolnie w roku zmienić rozszerzenie, bo ja się uczę w domu, no nie? No i w mojej szkole jest taka zasada, że nie wiem, jednego dnia możesz sobie zdecydować, że uczysz się matmy, biologii, chemii, które mogą uznać, dobra, nie chcę tej matmy, no i ją po prostu usuwam jakby w systemie szkoły, no nie? Co to za fajny system? No ja mam pytanie do szóstki, czy mogłabyś powtórzyć sentencję, którą powiedziałeś wcześniej? Ktoś tu jest podejrzany. No to tak, jestem 05, chodzę na rozszerzenie polski-angielski, chodziłam do technikum, ale nie zdałam. Cofnęli mnie po zmianie szkoły z jakiegoś powodu o klasy niżej, 1 klasy, 2 semestr. Trochę ma głos taki nauczycielski. Który jesteś? Aktualnie jestem w 2. Osobiście lekka pomyłka, przynajmniej nie wiem, bo może mi się pokiczkało. Niech ona wcześniej nie mówiła, że liceum? Technikum. No właśnie. Byłam w technikum, ale nie zdałam. A ktoś, kto tu powiedział jeszcze z zawodówki? Bo mi się wydawało, że szóstka powiedziała, że z zawodówki. Nie, jest dobrze. 2 robi notatki, klasyka. Nie wiem, jestem najstarszy. Musicie to łatwo lecieć. Nie no, ja jestem najstarszy. No dobra, chodź stamtąd. Szóstka. Powiedz mi 6 pierwszych cyfr twojego PESEL-u. 052, 1111. Dobra. No minus 1. A chcesz wytłumaczyć widzom, co znaczą pierwsze 6 cyfr z PESEL-u? Rok, miesiąc i urodzenie. Ja mam w ogóle bardzo ciekawy PESEL. Czy się mogę pochwalić? No właśnie, miałam pytać kolegę 00, jaki ma PESEL. Początek. Ja? 002209. Zasadniczo ten test łatwo oszukać. Wystarczy zmienić rok swojego urodzenia. Teraz w ogóle bardzo dobre pytanie mam, nie? Jak nauczyciel, to pewnie autem jeździ, już nie pamięta autobusów. Jaka jest aktualnie w waszym autobusie cena biletu? Ja mam pewien problem, bo nie mam ani ulgi, a kupuję miesięczne. A ja jeżdżę samochodem do szkoły. A u mnie są bezpłatne. A u nas są czasowe i nie wiem, czy ci chodzi o czasowy, ten najkrótszy, najdłuższy, średni? Nie było pytania. Proszę państwa, czas minął. Wrócimy do tej dyskusji. 10 minut zostało wykorzystane. Zaraz zobaczymy, czy to wam wystarczy do tego, żeby kogoś jednogłośnie albo chociaż z przewagą wskazać. Teraz przynieście sobie jakieś karteczki, długopisy. No to słuchajcie, ktoś odpadnie. 3 głosy zebrała chusteczka. I niestety z nią się musimy pożegnać. No trudno, nie wiecie co tracicie. No dobra, i słuchajcie, po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy chcecie grać dalej, czy kończycie zabawę i dzielicie się hajsem w tym składzie. Natomiast, jeżeli w waszym gronie nadal jest nauczyciel, no to on wygrywa całą sumę. Gramy dalej. 500 na tyle osób to jest jakieś... No właśnie. No byłoby na kilka podróży autobusem, nie? No dobra, słuchajcie, to gramy dalej, kolejna runda, znowu macie 10 minut, a ja wam dam do ręki jeszcze jedną broń. Możecie zdecydować, kogo chcecie zobaczyć. Wybieracie sobie numerek, ja przesyłam wam screena tej osoby. Poczekajcie, dajcie chwilę. Przedyskutujcie to najpierw. Ja mam pomysł, chciałabym, żeby każdy wysłał na ogólnym shota ekranu. Dobra, o, którego profilu chcesz, bo ja muszę kamerę. Powiedzcie, żeby się kamerka nie złapała. To wyślijcie po screenshocie, nieważne, jak ktoś ma kilka monitorów, to nieważne, który...
Ja mam problem, mam zrobić screenshota, bo wtedy zdradzę wszystko. Bo jestem na komputerze mojego taty, gdzie on ma moje zdjęcie. Słuchajcie, no może się zdarzyć tak, że wybierzecie, że chcecie zobaczyć zdjęcie trójki, to od razu dwie pieczenie na jednym ogniu. Wspominam, że można kłamać, więc... No można kłamać, dobra, możemy zobaczyć tak to trójkę. Czekajcie, ja jeszcze patrzę. Ale czekaj, niechaj... nie wysoła też. Ja nie wiem, jak zrobić screena na laptopie. Ctrl Shift F. A nie, po prostu print screen i... To się robi na każdej klawiaturze. Ósemka, czego uczysz? Nice try! Jedynka jest trochę sus. W jaki sposób ja jestem sus? To dobry chłopak. Ale dwójka to sama, dwójka to sama. Słuchajcie, jakby co, to zostały ostatnie 3 minuty, a macie jeszcze tą swoją opcję podejrzenia kogoś. No weźmy dobra, weźcie mnie, bo ja chcę się od razu Nie. Ja bym wziął trójkę, tak czy inaczej. Też, szczerze też bym bardzo... Przypozuj, ja zrobię screenshota. Widzimy to zdjęcie, nie? Jaki ty jesteś rocznik, przypomnij? 05. No tak wygląda na 05. Kto się tak strasznie bał wysłać screena? Ósemka, nie? Ósemka. Ja się nie boję wysłać screena, tylko ja nie mogę tego znaleźć na tym laptopie. To nie, kliknij no, print screen. Nie, to kliknij. To jest sas, to jest boomer shit. Wiesz co ona robi? Ona po prostu bierze wszystkie rzeczy, na przykład klasa pierwsza B, klasa druga B nie. I bierze i usuwa do kosza, nie? Nie, ale tak szczerze mam laptopa od jakiegoś roku lub dwóch, więc... Na stacjonar samo. Jak zrobisz screena na telefonie? No normalnie. Zależy jak masz ustawione. Nie, normalnie to możemy... No. Myślę, że możemy głosować. No. W końcu, po wielu próbach, ósemce udało się wysłać zdjęcie pulpitu. Wyglądał tak. Słuchajcie, jaka jest wasza gra dzieciństwa? No to kiedyś zaczynaj. Ogólnie pierwszą grę, jaką zagrałem, ja miałem chyba bodajże 8 czy 9 lat, to Stronghold Crusader. Ja grałem w Pasjansa Pająka. The fuck? To jestem starszej daty. To pierwsza moja gra, jaką grałem, to na telefonie oczywiście. To była gra, że skakałeś taką czerwoną kulką. Najlepsza gra. Punkty. Ja w to pamiętam, że tak napierdzielałem. Jeśli chodzi o kompa, to grałem w coś, nie pamiętam nazwy, ale to był coś ara kurczak i to się robiło misje. I ja to grałem w podstawówce i byłem mistrzem w to. Chicken Evolution? Coś takiego, że się strzelało stację do gór? O co tu chodzi? Chicken Evolution. Ja jestem z tej daty, w sensie 04, no. To troszkę później miałem kompa i ja pamiętam, że ja uwielbiałem grać na gry.pl w takie kurde platformy. Okay, to koniec! Już milczymy, proszę państwa, zmordowaliście dużo czasu na Chicken Invaders. To jaka była wasza miła, decyzja. Kura. Warto było, warto. Teraz niestety już nie dyskutujemy, a przechodzimy do głosowania. Słuchajcie, po raz kolejny ktoś odpadnie, bo mamy przewagę. To sporą. Aż 5 głosów teraz padło na tę osobę, a jest to numerek 8. Niestety, musimy się z tobą pożegnać. Wiem, że oni się nie widzą, ale możesz pomachać. Dobra, proszę państwa. Pytanie, czy gramy dalej, czy uważacie, że to był nauczyciel? Gramy dalej. Czy ja myślę, że to był nauczyciel, ale jest za dużo osób. Okej, to lecimy. Proszę państwa, kolejne 10 minut. Zapraszam serdecznie do dyskusji. Po pierwsze, jeśli chodzi o ósemkę, zobaczcie ważną rzecz. Ten screenshot, który wysłała, który miał być teraz zrobiony, jest z roku temu, z listopada 16. Ale w topa ja! Jeszcze ma CV, gdzie jest to, przepraszam, ale ósemeczka była młoda. Kamer. Ona była 05? 04. To teraz tak, słuchajcie, robimy krótkie przypomnienie. Wszystkie informacje, które powiedzieliście. Pójeczka do tatki wyciąga. Jedyneczka. Ja jestem 04, generalnie jestem w liceum dla dorosłych, po 3 latach technikum informatycznego. No po prostu nie zdałem zawodowych, nie? To dobra, już za dużo gadasz, dla dorosłych która klasa? Czekaj, teraz 4, maturalne. Dobra, ja mogę też o sobie powiedzieć, żebyście wiedzieli. 00 rocznik, jestem na studiach na energetyce. Jestem na 7 semestrze, w tym roku piszę inżynierkę. No nie wiem, co tam więcej powiedziałem. Oni zupełnie nie podejrzewają dwójki, mimo że on jest ewidentnie starszy. To może być dziwna strategia, żeby się ukryć, wiecie, najciemniej pod latarnią. No dobra, no to ja jestem 05, chodzę do 4 klasy liceum na profilu matinf. 4 liceum 05 i profil psychologiczny. No to ja też 4 liceum 05, ale uczę się w domu, biolchem mat i tak jak mówiłam, mogę niedługo usunąć matmę. No to 05, matwis, 4 klasa liceum. Informatyka, technikum, 3 klasa. I rocznik? 06. Dobra, to tyle. Możecie lecieć dalej, jedynka.
Tak. Nie dwójeczka, słuchajcie, niepokoi, bo dwójeczka podaje strasznie dużo szczegółów, jakby się ich wyuczył na pamięć. Plus jako student ma najłatwiej oszukiwać. Jest, jest, wyłapali trop. Nie, no proszę was, szanujcie mnie, przynajmniej nauczycielem nie będę. Ale nauczycielem nie będę. Szanujcie mnie, proszę pana, tak? To chcesz usłyszeć, panie profesorze. A, podchwycili to, dobra, podoba mi się. Ale ty jesteś nauczycielem na studiach, czy w średnich? Nie jestem nauczycielem. O, to zabrzmiało kłamstwo, chyba mu się dupa pali. Nie, no tak, proszę was. Tutaj czwóreczka miała rację, że on jest po prostu najstarszy i ma najłatwiej oszukiwać, a jakoś... Myślę, że ósemka to była, ale dwójka mówię, za dużo tych szczegółów, jakby sobie wypisał, co no ma sorry, powiedzieć. No sorry, no nie to, że wypisałem, co mam powiedzieć, no nawet mam pulpit, pokazałem ci, mam nasrane prawozdań i innych gubię. Ej, to są prawozdania uczniów, no. Bez nito i wszystkie o tym samym imieniu, ale podejrzane. Siemka, ja tylko chciałem przypomnieć, że macie cały czas tą opcję podejrzenia, nie? Szczerze, bym dwójki nie sprawdzał. No ale to mnie wygłosują, no proszę cię. No. Sprawdźmy kogoś, kto według was jest sas. No w sensie ja uważam dwójkę za sas, nie? Szczerze, trochę piątkę. Jak mam być szczery? Ja piątkę albo czwórkę, jestem szczery. Bardziej czwóreczkę chyba jednak. No, no dobra, chcę czwórkę sprawdzić. Dobra, czyli wszyscy zgadzamy się za czwórką? Może być czwórkę. O kurde! Ona nie wygląda na to, nie? Coś mi tu nie pasuje. To jest roczny 0,5. To nie ma 0,5. Nie mam opcji, że to jest 0,5, nie? Dobra, nie, wam... To znaczy, że mamy różowe włosy, jeżeli wam to coś zmienia. Nic. U mnie w podstawówce babcia sprzątaczka chyba 70 lat miała takie różowe włosy. I koniec czasu, proszę państwa. Dziękuję bardzo serdecznie. Przejdziemy do głosowania. Dobra, nie ma co przedłużać, proszę państwa. Najwięcej głosów w tej rundzie zebrała czwórka i to z nią będziemy musieli się pożegnać. No co? Jedynka i dwójka mają po głosie. No i pytanie, czy waszym zdaniem wyeliminowaliście już impostora? Wydaje mi się, że nie. Mi się wydaje też, że nie. Najpierw wyeliminowaliśmy ósemkę, gdzie wysłała screena z kompletnie złą datą i tak dalej. Po czym dostajemy zdjęcie czwórki. Wygląda ono na minimum 20 kilka lat, nie? Jest to dla mnie kompletnie dziwne. Dobra, 10 minut, let's go. Ja mam pytanie do jedynki. Ty mówiłeś, że byłeś do trzeciej klasy i w trzeciej klasie nie zdajesz egzaminów, nie? Dokładnie tak. I teraz jesteś w czwartej klasie, na czym jeszcze raz? Na liceum dla dorosłych. Ona nie masz konkretnego kierunku. Ja po prostu mam liceum dla dorosłych. Ktoś mi zaświedział, bo ty byłeś 0,4, tak? No, jestem 0,4. Generalnie tak. Nie wiem, czemu dziewiątka chce mnie wywalić. A ja nie mówię, że wywalić. Okay. Zadawanie pytań to nie jest wywalanie od razu. Okej, szczerze, nie chcę zostać wywalonym, bo wiem, że ja po prostu mówię prawdę, nie? I to jest takie... To jest to, co powiedział impostor, nie? A bo dobra, ej, chcecie zobaczyć moje zdjęcie? Nie, no pewnie zobaczą mnie, to będzie lepiej. Wujeczkę najpierw bym zobaczył. No, możecie mnie zobaczyć, nie ma problemu. Chyba... Szczerze, wyglądasz totalnie jak nauczyciel. On się na mnie uwziął totalnie, nawet... Nie uciąłem się, ale... Ej, no szczerze mówiąc, trochę jest. Dla mnie to jest dziwne, że jesteś jedyny, który jest na studiach. Zresztą... To miał być konkurs średni szkół. Ej, właśnie. To miał być konkurs 17+. Nie, to był... Nie, szkół no, średni. Szkół średni. No i mamy impostora, nie? No na ogłoszenie było szkół średnich. Napisał, że to są szkół średnich. Minimum 17 lat. No. 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 Tak, trzeba być uczniem szkół średniej. Kto pana tu wpuścił? Zostałem wypchany specjalnie chyba, najwidoczniej. Po prostu szukał uczniów, a że znalazł się nauczyciel, to po prostu po drodze mu poszło, nie? Szczerze, nie mam ochoty nawet się bronić, bo to nie ma sensu, jeśli i tak jesteście chętni mnie wwalić. Aczkolwiek, powiem wam tylko jedno, że jedynka na mnie strasznie najeżdża. I to będzie dla was pewnie później informacja. Jeśli chcecie, żebym się wybronił jakkolwiek... Dziewiąteczka dymy robi, no. Ja mam pytanie, czy każdy z was ogląda TikToka? No. No oczywiście. Nie. Chcę poznać wasze... dla ciebie. Możecie wysłać jakiś film pierwszy, który wam się pokaże, jak wejdziecie na TikToka, na przykład podlinkować go tutaj. To było pierwsze, co wyświetliłem. Bez kitu. Przysięgam. Dobra, mamy wyniki, proszę państwa, możecie schować głosy. Liczbą głosów i to jest prawidłowa odpowiedź. Wygrywa pan. Bardzo dobry algorytm, podoba mi się. No właśnie, kurwa, to siódemka. Feels like you don't care. Ja w sumie nie jestem zaskoczony bardzo moim algorytmem. Boyfriend. Jedynka, jak ta bajka się nazywa? Wróżkowie chrzestni. A jak główny bohater się nazywa? Timmy Turner. Dobrze. Okay. A widzisz? Chrzesty lecą tu, o kurde, dobre. Kto nie ma TikToka? No trójeczka. Trójeczka, okej. Okay. Co jest twoim zabijaczem czasu? Sprawdzanie sprawdzianów. To bardziej seriale na Netflixie i takie rzeczy. Albo okay. Jestem takim sportowym świrem, więc bardziej w sport. Jaki sport? Koszykówka. A ile masz wzrostu?
jestem na pozycji rozgrywającej, a mam 1,64 m, więc tam wiesz. Znasz sportowców z najsławniejszych jakichś wymień, to koszykarze. Powiem ci, że ja po prostu gram i jestem sędzią, ale nie interesuję się na przykład NBA czy coś. To jesteś sędzią, czy jesteś rozgrywającym? Jesteś sędzią, czy... Jestem i graczem, i jestem sędzią koszyków. I to jest jakiś szkolny klub, czy coś takiego? Nie, no zwykły. Okręgówka. Ej, ale ja mam zdjęcia, chcecie mnie wyeliminować. Ej, właśnie, my nie mamy zdjęcia, nie? Nie, mieliśmy zdjęcie ciebie. No jest, a ja nie wyglądam na jakąś mega starą, że byłam nauczycielem, no nie przesadzajcie. A jakbyś posadziła se córkę przed tym monitorem? Potwierdzam, że to jest zdjęcie osoby, którą słyszycie. Aha, okej, w taki sposób, dobra. Dobra, koniec czasu, proszę Państwa, przegapiliśmy, dostaliście 5 sekund darmowe. Tak być nie może! Przechodzimy do głosowania. Najwięcej głosów, po 2, zebrał numerek 1. I to z nim się pożegnamy. Tego się nie spodziewałem. Pytanie, czy chcecie kolejną rundę? Wydaje mi się, że będzie dobra. No, wiesz, tak, ale co będą grali, no. No nie grajmy. To się może wybrali. Myślisz, że teraz podejrzenie padnie na ciebie, tak? No jasne, że podejrzenia są na mnie. A jak? To odpalam stoper, możecie rozmawiać. Pamiętajcie, że cały czas możecie wybrać, kogo chcecie zobaczyć. Jeszcze 3 osób nie widzieliśmy. Macie może wybrany numer, który chcielibyście zobaczyć? Tak, jak najbardziej. Ja bym chciała 7. 7. Okej. Dobra, ja wam wytłumaczę tylko jedną rzecz. Zagłosowałem na 1, od razu wam mówię, i zmieniłem swój głos tylko dlatego, że zapomniałem, że 3 pokazała swoje zdjęcie. Dlaczego ja tak samo, ja chcę się wybronić, że ja zaatakowałem 3 tylko dlatego, że zapomniałem, że wysłała zdjęcie. Ja mam pytanie do 7, co ty masz tam w tle? Gdzie to jest tapeta, czy tyle książki? Tapeta i zdjęcia poprzyklejane. A, dobra. Kostkę Rubika macie chyba jeszcze tutaj. Gitarę tam w tle. O, na gitarze grasz? Tak, ale to wiesz, dopiero się uczę. To mogę ci coś zagrać pod koniec. Nauczyciel muzyki w końcu, no tak. Najgorzej, gdy zobaczymy. Taki plot twist, że rzeczywiście to jest z tymi szkołami średnimi. Ja się tylko tego obawiam, bo odchodu nie dostaniemy się odpowiedzi. Znaczy, jakby... jeśli naprawdę nie jesteś nauczycielem, to jest naprawdę średnie, że jako jedyny tak masz wyższą szkołę. Tak. Tak, dla mnie to też jest trochę se. I dlatego mi jest trochę przykro, że mnie nie szanujecie i myślicie, że jestem nauczycielem. Ale jak jesteś na studiach, możesz uczyć jeszcze w szkole. Mogę, zgadza się. Mój znajomy, który już skończył akurat, to uczy. I jednocześnie nadal studiuje drugi jakby stopień. Jakie masz przedmioty dokładnie przedmioty z energetyki? Moje przedmioty. Ogólnie teraz mam bardzo wielki luz, bo mam inżynierkę w tym roku. Ale moimi przedmiotami, które teraz mam. Ale gra na czas ewidentnie. Przepraszam, a czy wy już wiecie, na kogo będziecie głosować? Bo tutaj chyba ta dyskusja nie idzie w kierunku głosowania, co? Ja wam powiem, tak, że pewnie mnie wygłosujecie w tej rundzie, ale moim zdaniem nikogo już nie ma. Dobra, koniec czasu, proszę państwa. Pamiętajcie, że to jest przedostatnie głosowanie, 5. runda. No i słuchajcie, tak jak myśleliście, najwięcej głosów zbiera 2. 3 głosy. Pozostałe 2 padły na 5 i 9. Dobra, to lecimy dalej, proszę państwa, czas start. Ja bym nie marnował czasu i wziął 5 od razu, nie wiem jak wy. Kurczę, myślałam o tej 9. Właśnie. Ale dobra, jak jesteś za 5, to ja też mogę być za 5. Nie wiem, jakoś 9 nie daje mi tego vibe'u, co nie? Że może być nauczycielem. Coś wam to dało? Szczerze, dla mnie nic. Może chcecie zrobić jakiś test wieku, taki wiecie, na przykład słowa, których używacie. O, to może być dobre, no. Możemy sprawdzić, takie wiesz, słowo, które rzeczywiście często słyszysz, takie... Sas. Okej, okay, dobra. 5? Ej, ja nie wiem, bo się zestresowałam, ale XD, no, to chyba każdy tego używa. To nie jest takie slangowe, to jest bardziej taka emotka. XD trochę stare, nawet ja tego używam. A ja mam... dużo lat. Oglądasz TikToka, tak? No, oglądam. Okej, no i nie masz żadnych tam takich, wiesz... Wiesz co, raczej mam takie jakby skróty angielskie, jak już w sensie to be honest i tak dalej, więc trochę ciężko. A jakiś taki skrót, który sięga poza takie standardowe, dajmy na to. Kurde, no nie wiem, bo przychodzą jakieś same staroświeckie do głowy. Oj, piąteczka chyba sobie grabi. Ja powiem tyle, że slay i period, ale... Ja często używam rel. No, to jest fakt. Rel. Ja myślę, że u nas już nie ma nauczyciela, to na pewno. To jeżeli myślicie, że nie ma nauczyciela, to zastanówcie się, jak to zrobić, żeby tego głosowania nie sobie nie przekopać. Możemy każdy na siebie zagłosować. Ryzykowne. To jak, głosujemy po prostu na siebie? Na siebie, tak to. Zobaczymy, czy wszyscy będą słowni. No, to jest bardzo śmiało. To trzeba by było już być takim... O, nie. No i finałowa 4 oddała głosy. 3 na 3, 5 na 5,
siódemka na siódemkę. To już było ostatnie głosowanie. Od tego wyniku bardzo dużo zależy. Powiedzcie mi, czy uważacie, że wszyscy zagłosowali na siebie? Tak. 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 Otóż to nie! Ktoś was zdradził! O kurde! Ale powiem wam, kto zebrał najwięcej głosów. Dwa głosy, jak się nie trudno domyślić. Zebrał numerek. 7. Wow, ty się zastanawiał. Ajajaj, jaka zagrywka. Teraz będziecie mogli się zobaczyć i za chwilę będziemy po kolei sprawdzać poszczególne osoby. Cześć, szósteczko. Witam ponownie. Powiedz nam, czy jesteś nauczycielem? Nie, no, nie jestem, właśnie szkoda, że odpadłam. No właśnie bardzo szybko, nie? Coś tam... No, się zawiodłam, nie mam pojęcia dlaczego. Cześć, ósemko. Cześć. Powiedz, czy jesteś nauczycielem? Nie. Zaraz przejdziemy dalej, ale najpierw chciałbym posłuchać siódemki. Czy jesteś nauczycielem? Nie. A jakbyś miał strzelać, kto na ciebie zagłosował w ostatniej rundzie? Piątka. Albo trójka dla Beki. Nie, ej, ja przysięgam. Myślę, że dziewiątka dla ciebie zagłosowała. Dziewiątka chciał kasę dla siebie. Dobra, to jedynkę teraz pokażemy. Powiedz nam, czy jesteś nauczycielem? Nie. To została nam dwójka i została nam czwórka. Kogo chcecie najpierw zobaczyć? Czwórkę. Czwórko, powiedz nam. Czy jesteś nauczycielem? No, powiem tak, chodzę do liceum, jako nauczyciel informatyki. Jest, proszę państwa! Od początku gotowałem. Mega mi miło, że stwierdziliście, że mam około 20 lat, bo mam 28. Że tak powiem, ego to pies, nie? Finalnie trójka, piątka i dziewiątka wygrali po 166 zł. Tutaj jest film, w którym ośmiu biedaków szuka ukrytego bogacza. A jeśli chcesz wystąpić w moim odcinku, to zapraszam na Discorda.